Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze wprowadzającym na rzecz sprawiedliwszego świata. Taki bardzo na czasie tytuł. Widzimy się dzisiaj z Państwem trochę w ramach właśnie tego naszego webinaru wprowadzającego, ale też w ramach naszego wyzwania marcowego. Obie te inicjatywy są finansowane z funduszy EOK i z funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele, fundusz regionalny. I dzisiaj chciałam Państwa zaprosić do takiego spotkania, które będę prowadziła właśnie z Panią Katarzyną, która zaraz się do nas podłączy. Ja tak naprawdę poprowadzę teraz taki króciutki wstęp i wrócę do Państwa na koniec właśnie z taką misją opowiedzenia troszeczkę więcej na temat naszego marcowego wyzwania. Państwo jako uczestnicy tutaj właśnie webinaru mogą kontaktować się ze mną na czacie. Jeżeli ktoś z Państwa dołączył przez Facebooka, to tam też można dołączyć swoje komentarze. Ja na nie odpowiem raczej po spotkaniu, ale odpowiem. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to jest to, że Państwo też otrzymają tę prezentację na koniec. I dzisiaj wydaje mi się, że powinniśmy skończyć 6:15, 18:15, tak jak do Państwa napisałam, w razie czego ja też mogę zostać trochę dłużej, jeżeli będą dodatkowe pytania. I właśnie tak pokrótce mamy takie dwa główne cele na dzisiejsze spotkanie. Pierwszym celem jest to, żeby troszeczkę Państwu pomóc poukładać, pozdrawiam z Gdyni też, Pani Natalia pozdrawia z Gdyni, ja pozdrawiam z Warszawy, więc zapraszam jeszcze do korzystania z czatu i odzywania się, że Państwo tam są po drugiej stronie. Cel pierwszy to jest wprowadzenie Państwa lub po prostu uporządkowanie wiedzy na temat celów zrównoważonego rozwoju. Pani Katarzyna trochę opowie o postępach w ich realizacji, trochę będziemy też podpowiadać, jak realizować różne działania w tym temacie w szkołach. Ja za to wrócę właśnie około 18:00 do Państwa i opowiem o naszym wyzwaniu na marzec, czyli 4 kroki na rzecz sprawiedliwszego świata. Wszyscy z Państwa, którzy tutaj są, właśnie realizują ten pierwszy krok, czyli uczestnictwo w spotkaniu i takie uporządkowanie swojej wiedzy na temat celów zrównoważonego rozwoju. Nasze spotkanie organizujemy w ramach obszaru programowego odpowiadania na globalne wyzwania w CEO. Ja tutaj zebrałam dla Państwa takie najważniejsze linki z punktu widzenia naszego obszaru i zachęcam też do tego, żeby do nich później po spotkaniu zajrzeć w razie czego. Tutaj jest nasza wyszukiwarka materiałów, jest też nasz profil na Facebooku, który można polubić, blog edukacyjny CEO. Sporo takich ważnych linków, które umożliwią bycie z nami właśnie na czasie. Ja jeszcze tak dodam, że również na blogu, na Facebooku, na naszej stronie mamy teraz cały cykl materiałów i różnych spotkań na temat sytuacji, która obecnie ma miejsce w Ukrainie. Nasze wyzwanie marcowe, mimo że ten tytuł jest taki bardzo na czasie i bardzo pasowałby do tego tematu, nie będzie skupiał się na temacie Ukrainy, chociaż jeżeli Państwo znajdą taką przestrzeń i chęć, to można też na ten temat rozmawiać w ramach wyzwania, ale zachęcam, żeby też zaglądać na nasze inne strony i tam będzie na pewno sporo materiałów, które mogą Państwa w tym wesprzeć. My w ramach 4 kroków na rzecz sprawiedliwszego świata chcieliśmy się skupić na takim spojrzeniu właśnie na nasze cele zrównoważonego rozwoju globalne. Dzięki wyzwaniu chcieliśmy dostarczyć Państwu trochę nowej wiedzy, nowych materiałów, zachęcić do wciągnięcia trochę młodzieży do takiej rozmowy, czy też do pogłębienia tego tematu. Mamy nadzieję, że uda nam się troszeczkę wzmocnić taką chęć działania w Państwa uczniach i uczennicach. Może uda się zrealizować drobną taką wiosenną inicjatywę szkolną na rzecz wybranego celu. Ja trochę jeszcze o tym więcej opowiem, ale chciałam tak, żeby tutaj te chmurki troszeczkę Państwu powiedziały o tym, czym chcielibyśmy się zająć w ramach serii, wyzwaniu i jak Państwa wesprzeć. Ale zanim przejdziemy właśnie do tych wszystkich elementów wyzwania, to oddam głos Pani Katarzynie, która teraz w takiej dosyć dłuższej prezentacji przedstawi Państwu właśnie temat i cele zrównoważonego rozwoju. I oddałabym głos pani Katarzynie. Tak, już. Okej, mam nadzieję, że zaraz będzie mnie widać. Widać, słychać. Dobra, w porządku. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło tutaj być i bardzo się cieszę z tego zaproszenia. Temat, o którym rozmawiacie Państwo szerzej, o którym ja też chcę trochę opowiedzieć, jest niesamowicie ważny. Właściwie jest to grupa tematów, która dotyczy tego, co w naszym dziś i naszym jutro jest najważniejsze, a więc cele zrównoważonego rozwoju. Te cele, które ustanowione zostały w Agendzie 2030, która obowiązuje od 2015 roku, więc jesteśmy niemalże na półmetku, przy czym w trakcie realizacji oczywiście mieliśmy pandemię, która, jak pokazują analizy przebiegu realizacji tychże celów, mocno nam namieszała i pokrzyżowała pewne plany, ale od początku. Cele zrównoważonego rozwoju nie jest to rzecz, która jest z nami od 2015 roku. Zanim przyjęto tę Agendę 2030, a więc obowiązującą na lata 2015-2030, mieliśmy tak zwane cele milenijne, 21 celów, które ustalono jeszcze w 1992 roku, ale realizowano je od roku 2000 i które dotyczyły państw rozwijających się. I tam skupiono się właśnie na takich 21 celach, które miały służyć poprawie sytuacji w tychże państwach. Wydano na to około 600 miliardów dolarów. Nie wszystkie cele oczywiście udało się w pełni zrealizować, bo jak sami Państwo doskonale wiecie, pozostał z nami problem nierówności, bezrobocia, a także może przede wszystkim nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, ale dużo udało się zrobić. Udało się zmniejszyć skalę skrajnego ubóstwa, udało się zwiększyć dostęp do czystej wody i edukacji na poziomie podstawowym, co oczywiście jest rzeczą niebagatelną. W związku z tym te działania są kontynuowane i w tej agendzie 2030 przyjęto 17 celów. To są te cele, które Państwo tutaj widzicie. W ramach tychże celów realizowanych jest 169 różnych zadań, które państwa ONZ sobie założyły. I tym razem ta agenda dotyczy wszystkich państw, nie tylko państw rozwijających się, dlatego że uznano, że wszyscy mamy wiele do zrobienia w swoich społeczeństwach, w swoim środowisku naturalnym, bo te cele dotyczą trzech takich głównych obszarów, a więc to są cele społeczne, cele gospodarcze i ekonomiczne, no i wreszcie cele środowiskowe. One są rozdzielone na tych 17 części, natomiast bardzo mocno się przenikają, wiążą ze sobą i to jest ich mocną stroną. To jest coś, co zwiększa szanse na ich skuteczną realizację, ta ich taka kompleksowość i komplementarność zarazem. Z drugiej jednak strony istnieją też pewne ryzyka związane z ich realizacją, a dotyczą one przede wszystkim tego, że sposób, poziom i tempo realizacji tych celów nie zależy tylko i wyłącznie od państw i to od tych państw najbardziej zaangażowanych, dlatego że poszczególne państwa, poszczególne regiony mają swoje interesy gospodarcze. Ważnymi graczami w późnej nowoczesności są też wielkie korporacje, są duże firmy, które skupione są na wzroście i często ten wzrost był i nadal czasem jest osiągany, trochę nie licząc się z kosztami czy społecznymi, czy środowiskowymi. Dlatego jednym z tych 17 celów, które mamy wymienione, jest partnerstwo na rzecz celów, partnerstwo na rzecz realizacji tych celów, dlatego że żebyśmy byli skuteczni w realizacji tychże, musimy ze sobą współpracować. Muszą współpracować nie tylko państwa, nie tylko organizacje, ale też przedsiębiorstwa. I z tego powodu tak istotna jest również Państwa tutaj obecność i Wasze zainteresowanie tematem, dlatego że trudno jest zorganizować współpracę na taką skalę i przekonać ludzi do realizacji tych celów, które też czasem mają swoje koszty związane chociażby z zmianą komfortu życia części z nas. I żeby uświadomić sobie rangę tych celów, ich skalę, znaczenie i konieczność współpracy na rzecz ich realizacji, musimy mieć jak największą wiedzę na ich temat. To jest jedna rzecz. I mieć też świadomość, że ta wiedza nie jest czymś łatwym. Dowiadując się o rozlicznych niesprawiedliwościach, które w tym świecie dostrzec można, czy zagrożeniach, ryzykach, nie czujemy się bardziej komfortowo. Natomiast jeśli zrozumiemy to, że nie jesteśmy z tym sami, że stanowimy wspólnotę, że możemy być częścią społeczeństwa obywatelskiego, które będzie te cele wspólnie realizować, naciskać na tych największych, najbogatszych, którzy ewentualnie mogą być takimi hamulcowymi, to sprawi, że poczujemy tę swoją moc sprawczą. I niebagatelną rolę odgrywa tutaj oczywiście edukacja. Edukacja jako proces, który trwa przez całe życie, ale ten jego szalenie istotny moment to są właśnie lata szkoły. Ten czas, kiedy jesteśmy najbardziej chłonni, kiedy najbardziej kształtują się nasze postawy. No i moment, kiedy ten nasz proces uczenia się świata, angażowana jest też cała nasza rodzina, więc to, co wykonujemy z Państwo, z uczniami, ja ze studentami w czasie zajęć, owocuje również w ich życiu rodzinnym i przekłada się na podejście do pewnych tematów, na pewne postawy i zachowania, które mogą służyć realizacji celów. Oczywiście nie jestem w stanie omówić szczegółowo ich wszystkich. Przedstawię Państwu wybrane cele i wybrane punkty, zagadnienia, które są realizowane lub napotkaliśmy na kłopoty z ich realizacją w trakcie. Także z góry przepraszam, że nie jestem w stanie tutaj w ciągu 45 minut zaprezentować wszystkiego, natomiast chciałam pokazać Państwu, jak one wzajemnie się uzupełniają, przeplatają i jak można jednym działaniem ze swoimi uczniami pracować nad kilkoma celami tak naprawdę. Teraz opowiem o kilku celach i o tym, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o ich realizację. Cel pierwszy, a więc wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie. To był ten odgórnie postawiony cel. Bardziej szczegółowo tu chodziło o to, żeby całkowicie wyeliminować ubóstwo skrajne, a więc takie, gdzie człowiek ma na przeżycie dnia, na utrzymanie się $1,25. Mówię o dolarach amerykańskich. Więc jest to, myślę, taki poziom, który dla nas jest trudny do wyobrażenia, natomiast ciągle jest znaczny odsetek ludności na świecie, który na tym poziomie funkcjonuje. I druga rzecz, to postawiliśmy sobie za cel, żeby do 2030 roku przynajmniej o połowę zmniejszyć ten odsetek ludzi ubogich, a więc żyjących za mniej niż $1.90. Te dwa takie poziomy ubóstwa tutaj byśmy mieli wyznaczone. I o ile przed pandemią COVID-19 ten cel się udawał i udało się obniżyć między 2015 a 2017 rokiem z poziomu 10,1% do 9,3% ludności skrajne ubóstwo. I następnie do 2019 roku ten odsetek się zmniejszał, wynosił finalnie 8,4%. O tyle po czasie pandemii, jeszcze w trakcie tej pandemii pomiary wykazały, że ten poziom skrajnego ubóstwa wzrósł do 9,5%. Więc de facto mamy pierwszy raz od 1998 roku sytuację pogarszającą się. I szacuje się, że w związku z tym w 2030 roku ten wskaźnik ubóstwa wyniesie około 7%. Oczywiście tu musimy się liczyć z tym, że mogą się wydarzyć rzeczy nieprzewidziane. Dodatkowym problemem jest to, że ubóstwo dotyczy również osób pracujących. W szczególnie złej sytuacji okazują się być kobiety i młodzi pracujący, dlatego że oni stanowią znaczną część tego sektora nieformalnego lub pracują na pewnych specyficznych typach umów, takich jak w Polsce umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Więc w sytuacjach kryzysu finansowego, jakiejś niestabilności, oni są pierwszymi osobami, które na tej sytuacji tracą. Stąd w okresie pandemii to właśnie te dwie grupy, młodzi, dorośli i kobiety, były tymi, którzy stracili najszybciej i najwięcej. To dotyczy przede wszystkim krajów najsłabiej rozwiniętych i tam ten poziom ubóstwa osób pracujących to jest ponad 33% u kobiet i 28% u mężczyzn. Więc jest to problem znaczący i na dodatek uderzający szczególnie mocno w kobiety. I trzeba się liczyć z tym, że wywoła on taką sytuację, że te dysproporcje między sytuacją kobiet i mężczyzn będą się pogłębiać i będą długotrwałe. Przejdźmy do kolejnego kroku, do kolejnego celu, jakim jest walka z głodem. Drugi cel, zero głodu, cel bardzo mocno powiązany oczywiście z ubóstwem i celem było wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Założenie było takie, żeby do 2030 roku zupełnie wyeliminować głód, natomiast już do roku 2025 wyeliminować sytuację, w której wzrost dzieci poniżej 5 roku życia jest zaburzony i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dorastającym dziewczętom, kobietom ciężarnym i karmiącym. Dlatego że to znów jest problem, który szczególnie mocno dotyka tych dwóch grup, dzieci i kobiet. Hasłem bezpieczeństwa żywnościowego, które bardzo dobrze wygląda w różnych dokumentach, wygląda znacznie lepiej od głodu, natomiast sprawia, że wywołuje trochę mniej emocji i mniej takiego społecznego sprzeciwu, jeśli mówimy o braku bezpieczeństwa żywnościowego, a nie o głodzie. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest taka sytuacja, w której mamy zapewnione zdrowe, zapewniające nam prawidłowy rozwój czy funkcjonowanie posiłki. Natomiast tegoż bezpieczeństwa żywnościowego pozbawiona jest znaczna część ludności świata. I sytuacja pogorszyła się znacząco w związku z pandemią COVID-19, dlatego że zerwane zostały łańcuchy dostaw, dlatego że wzrósł poziom ubóstwa, pogorszyła się sytuacja finansowa tych właśnie najstarszych i przez to tylko między 19 a 20 rokiem wzrosła częstość występowania niedożywienia z 8,4 do niemal 10%, więc to jest duży skok. I w 2020 roku szacuje się, że około 2,370 mln ludzi było dotkniętych czy to umiarkowanym, czy poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. A więc taką sytuacją, w której nie ma tej pewności, że w kolejnych dniach będziemy w stanie zapewnić sobie wystarczający dla nas posiłek. Jest taka książka Martina Caparosa, Głód, która opowiada o tym w taki jakościowy sposób, dlatego że jest to opowieść o życiu kobiet w krajach rozwijających się. Tam jest kilka takich historii, wywiadów rzek z kobietami, które zmagają się z tym problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego. I to pozwala uświadomić sobie, czym de facto jest ten problem. I żeby sobie to uzmysłowić, ja może przytoczę taką historię, która się w tej książce powtarza, na pytanie o to, co chciałaby dostać rozmówczyni Caparosa, gdyby mogła dostać wszystko, czego tylko zapragnie, gdyby mogło zostać spełnione jej dowolne życzenie. Padała odpowiedź: krowę, kozę, zwierzę, które daje mleko. Bo gdybym miała zwierzę dające mleko, to ja i moje dzieci nigdy nie bylibyśmy głodni, bo zawsze byłoby to mleko. Więc możemy sobie w ten sposób uświadomić, co się za tymi hasłami i za tymi procentami kryje. Dlatego że brak bezpieczeństwa żywnościowego oznacza dzieci, które są niedożywione już w momencie, kiedy przychodzą na świat, dlatego że ich matki w okresie ciąży również są niedożywione, co wpływa na ich rozwój fizyczny, na ich szanse życiowe. A więc znów mamy taką sytuację, w której właśnie kobiety i dzieci są szczególnie poszkodowane, co przekłada się na ich zdrowie. I tutaj takim elementem istotnym, który mógłby pomóc tę sytuację zmienić, jest zwiększenie prawa kobiet, jeżeli chodzi o dostęp do, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia własnych biznesów, prowadzenie własnych gospodarstw rolnych. Dlatego że to zapewniałoby im pewną niezależność, pewne poczucie sprawstwa, a jednocześnie poprawiałoby zwyczajnie sytuację ich rodzin. Mamy na następnym slajdzie wykres, który pokazuje, jak to wygląda w różnych państwach. I mamy przedstawiony udział kobiet i mężczyzn w dorosłej populacji rolniczej w wybranych państwach. Na niebiesko są mężczyźni, na pomarańczowo kobiety. Widzimy, że jest wiele państw, które kojarzymy z kryzysem głodu, z kryzysem braku bezpieczeństwa żywnościowego, jak chociażby Nigeria czy Uganda, czy Burkina Faso, gdzie ta nierówność jest szczególnie wysoka. I mężczyźni 2, 3 lub nawet więcej krotnie częściej posiadają na własność grunty rolne, są w stanie prowadzić na nich swoje gospodarstwa. I to jest taki obszar, który niewątpliwie jest do zagospodarowania i do pracy dla państw, dla organizacji pozarządowych. Natomiast wizja realizacji tego celu i poprawy tej sytuacji jest na dzień dzisiejszy daleka. Przejdźmy do następnego slajdu, który znów ściśle wiąże się z problemem zarówno ubóstwa, jak i głodu. To jest kwestia dobrego zdrowia i jakości życia. Celem było zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu, tutaj ta jakość życia. Jak doskonale Państwo wiecie z obserwacji świata, COVID-19 sprawił, że dostęp do opieki zdrowotnej nawet w krajach o takim statusie jak Polska został znacząco utrudniony, ograniczony, bo było to obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej niemal wszystkich państw świata, które te systemy mocno nadwyrężyło. I o ile w tym pierwszym dwudziestoleciu tego wieku mieliśmy znaczący progres, jeżeli chodzi o te najistotniejsze cele, które stawialiśmy sobie w Agendzie 2030, a więc udało się znacząco obniżyć śmiertelność noworodków i dzieci do 5. roku życia, a także kobiet będących w ciąży i udało się poprawić tą opiekę nad kobietami w wieku rozrodczym, opiekę okołoporodową, o tyle w roku 2020 wraz z przyjściem pandemii ta sytuacja znacząco się pogorszyła. To będziemy za chwilę też widzieć na wykresie, ale to za moment do niego dojdziemy. I ten współczynnik zgonów u tych najmłodszych, zwłaszcza w okresie noworodkowym, znów zaczął wzrastać i istnieje obawa, że będzie to problem długofalowy, którego nie da się odwrócić w zasadzie przewidywalnej przyszłości. Dużym problemem jest też pogorszenie się, pogłębienie się nierówności zdrowotnych. One dotyczą osób starszych, dotyczą osób ubogich, dotyczą uchodźców, imigrantów, których sytuacja często jest jakby z założenia przez określone prawa, które im przysługują lub nie przysługują, gorsza, albo w sytuacji, kiedy są migrantami o nieuregulowanym statusie, to bywa, że tej opieki zdrowotnej nie mają w ogóle. I wreszcie osoby z państw rozwijających się. To są te grupy, gdzie ich sytuacja była zła i wraz z pojawieniem się pandemii uległa dodatkowemu pogorszeniu. I kwestia zdrowia oczywiście bardzo silnie wiąże się z tymi wcześniejszymi zagadnieniami, o których mówiliśmy, dlatego że mniejsze szanse tych drobnych rolników, brak możliwości posiadania ziemi przekłada się na trudniejszy dostęp do żywności, co z kolei wiąże się z pogorszeniem statusu zdrowotnego, a w związku z tym, że we wszystkich tych obszarach tą grupą najbardziej poszkodowaną są tak naprawdę kobiety, to płeć tutaj odgrywa rolę niebagatelną. I na wykresie, który jest na kolejnym slajdzie, mamy informacje na temat głównych przyczyn zgonów wśród młodych mężczyzn i młodych kobiet. To są osoby w wieku między 15 a 29 lat, to są dane jeszcze z 2019 roku. I tutaj, jak widzimy, jeżeli chodzi o wypadki drogowe, one są bardzo znaczące, jeżeli chodzi o młodych mężczyzn, co też jest takim obszarem, nad którym powinny pracować zarówno państwa nad stworzeniem takiego systemu dotyczącego ruchu drogowego, organizacji tego ruchu, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, ale jest to też obszar, gdzie niezbędne są po prostu działania edukacyjne. I to jest jeden z celów, które ONZ stawia, natomiast też jego realizacja jest zagrożona ze względu chociażby na kryzys finansowy. To, co zwraca uwagę w tym wykresie, to również te przyczyny, które występują w pierwszej piątce u kobiet, to są warunki życia matek, młodych matek, tak? A więc to są te wszystkie zgony, które się wydarzają w związku z okresem ciąży i porodem. Ich jest nadspodziewanie dużo i tak jak mówiłam, szanse na to, że uda się ten problem szybko rozwiązać w związku z kryzysem, w jaki wpadła służba zdrowia, są nieduże i to jest obszar, na którym bez wątpienia trzeba działać, natomiast u mężczyzn też dużym problemem jest przemoc w relacjach po prostu międzyludzkich i to jest porównywalny odsetek jak u kobiet. Tutaj zwraca uwagę też ten wątek samoukaleczenia. To jest po prostu poziom śmierci samobójczych i warto wspomnieć o tym, że on będzie istotnie rósł w związku z pogorszeniem sytuacji dotyczącej zdrowia psychicznego młodych ludzi, również popandemicznej, ale co istotne, w wielu państwach świata podjęto działania i poczyniono inwestycje, żeby temu problemowi przeciwdziałać, żeby doinwestować opiekę psychologiczną, psychiatryczną, natomiast na efekty tych działań trzeba będzie trochę poczekać, bo tak jak widzimy chociażby na przykładzie naszego państwa, zmienienie szybko tego systemu nie jest rzeczą prostą, bo jakiekolwiek zmiany systemowe w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia są zawsze rozłożone na lata. Następnym obszarem jest obszar, który na pewno państwu jest szczególnie bliski i cel, który jest państwu bliski, a więc dobra jakość edukacji. Cel czwarty, czyli zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie, a więc zwiększyć liczbę osób, zarówno chłopców, jak i dziewczynek, kobiet i mężczyzn kończących szkołę podstawową, szkołę średnią, pierwszego czy drugiego stopnia, w zależności od systemu, czy on jest jedno- czy dwustopniowy, no i wreszcie zwiększyć też poziom udziału w tym, co teraz widzimy na wykresie, a więc w kształceniu przedszkolnym, żeby przynajmniej rok przed rozpoczęciem edukacji szkolnej uczniowie spędzali w takich grupach przygotowawczych, w przedszkolach po prostu. I w związku z pandemią te sukcesy, które odnoszono na tym polu do 2019 roku, zostały zahamowane, dlatego że w wielu państwach świata zwiększenie poziomu ubóstwa sprawiło, że dzieci zmuszone były do tego, żeby pójść do pracy. Szkoły zostały zamknięte w związku z pandemią i część dzieci do tych szkół najzwyczajniej nie wróciła. Więc tutaj ten postęp został zahamowany. Dużym problemem, jeżeli chodzi o jakość edukacji, jest również poziom kompetencji uczniów i uczennic, który jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu świata. I mowa tutaj zarówno o kompetencjach językowych, jak i o kompetencjach matematycznych, które w dzisiejszym świecie są też o tyle istotne, że są pewną przepustką do pozyskiwania kompetencji cyfrowych. Oczywiście sytuacja jest najbardziej dramatyczna i jeżeli chodzi o dostęp do edukacji, jeżeli chodzi o poziom tej edukacji w Afryce subsaharyjskiej, znacznie lepiej jest chociażby w Europie czy w Ameryce Północnej i te różnice pomiędzy regionami świata się powiększyły. Nie udało się też w ponad połowie państw świata doprowadzić do takiego parytetu płci w szkołach, a więc ciągle rzadziej dziewczynki kończą szkoły niż chłopcy. Natomiast ten parytet udało się osiągnąć, jeżeli chodzi o edukację przedszkolną. Możemy przeskoczyć na ten slajd z wykresem. I tu mamy wskaźnik uczestnictwa w zorganizowanym kształceniu na rok przed oficjalnym wiekiem rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. I tu jest zestawienie lat 2010-2019 i oczywiście prognozy wskazują, że te pozytywne wyniki, bo widać progres niemal wszędzie, no jest kosmetyczna różnica na niekorzyść w Europie i Ameryce Północnej. Natomiast tutaj ten odsetek jest wysoki, choć nie najwyższy, bo najwyższy okazuje się być w Ameryce Łacińskiej i Karaibach. W tych danych popandemicznych widać będzie spadki ze względu na to, że przez brak środków, przez to, że wiele kobiet tracących pracę pozostało w domu, te spadki bez wątpienia będą widoczne i to jest o tyle niedobry element i o tyle szkodliwy, że to jest szczególnie ważny okres. Doskonale Państwo wiecie, że bardzo dużo, jeżeli chodzi o sukces edukacyjny, zależy od kompetencji chociażby językowych dziecka, a przedszkole jest tym momentem, kiedy te różnice wyniesione z domu, wynikające ze statusu rodziny, z kapitału kulturowego w danej rodzinie, udawało się najszybciej wyrównywać. Im wcześniej dziecko wchodzi w widełki systemowe, przy wszelkich zastrzeżeniach do systemów różnego rodzaju, tym większa jest jego szansa na sukces edukacyjny. Jak już jesteśmy przy edukacji, to chciałam zrobić mały taki przerywnik, odejść od tych celów, które omawiam, żeby skupić się na tym, jak ta edukacja, jak ten państwa obszar może działać na rzecz dla zrównoważonego rozwoju. Mamy kolejny slajd, który tego właśnie dotyczy i na tym slajdzie mamy rysunek, grafikę, która dotyczy Międzynarodowego Dnia Żywności. I to jest taki przykład, dlatego że wydaje mi się, że jedzenie jest czymś na tyle ważnym dla nas wszystkich, na tyle oswojonym, że jest to temat, na który z każdym można porozmawiać, a jednocześnie to jest temat, który jak chyba żaden inny łączy w sobie niemalże wszystkie cele zrównoważonego rozwoju, w jakiś sposób do nich nawiązuje. A więc chciałam, żebyśmy z perspektywy jedzenia zastanowili się nad tym, dlaczego uczyć, kogo uczyć, jak uczyć. I można uczyć chociażby tak, jak robione jest to w wielu państwach świata, że przy okazji takich świąt jak Międzynarodowy Dzień Żywności rozmawiać o zdrowiu, o tym, jak to, w jaki sposób się odżywiamy, co spożywamy, w jakich ilościach i z jaką częstotliwością wpływa na nasz rozwój i fizyczny, i psychiczny, tak? Bo jedzenie może pełnić swoją funkcję terapeutyczną, jednocześnie może też niekoniecznie pozytywnie wpływać na nasz nastrój, jeśli nasz stan zdrowia się pogarsza, jeśli cierpimy, pewnie w naszej części świata, nie pewnie, na pewno, bo tak wynika ze statystyk, częściej z powodu otyłości, natomiast w innych regionach świata, w Afryce subsaharyjskiej, w Azji Południowej jest to raczej problem niedożywienia. I w związku z tym na temat problemu głodu, którego u nas bezpośrednio nie widać, natomiast jest on obecny i wpływa na jakość życia znacznej części obywateli globu. Można przy tym temacie porozmawiać. Można porozmawiać w ramach jakichś warsztatów dotyczących jedzenia, czy tworząc filmiki o tym, jak gotujemy u siebie w domu ze swoją rodziną, porozmawiać o różnicach kulturowych, o tym, jak się je w różnych domach. To jest coś, co na przykład moja uczelnia, Kolegium Civitas, ma dobrze przećwiczone i w ramach dni integracyjnych często pojawiają się właśnie takie, może nie tyle warsztaty kulinarne, co spotkania przy różnym regionalnym jedzeniu, bo mamy studentów z około 80 państw świata, więc ta różnorodność jest naprawdę duża i to jest coś, co zbliża ludzi i pozwala się lepiej zrozumieć. Rozmowa o jedzeniu pozwala rozmawiać o klimacie, o tym, w jaki sposób sama produkcja żywności, jej transport, jej pakowanie wpływa na nasz klimat. To jest ten cel, o którym jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać. O tym, jak to, co jemy i w jakich proporcjach jemy, wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe innych, a jednocześnie wpływa na klimat. Mam tutaj na myśli oczywiście mięso i ilość spożywanego mięsa, co też przekładać się będzie na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Tak, widzę, że czas nam powoli umyka. Postaram się przyspieszyć. Rozmowa o jedzeniu pozwala wreszcie włączać rodziców w te nasze działania edukacyjne, a więc nawet w warunkach pracy zdalnej można takie warsztaty dotyczące jedzenia przeprowadzić i zaangażować w nie całą rodzinę. Pozwala na współpracę z małymi, lokalnymi przedsiębiorcami, producentami żywności. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć, skąd się ta żywność bierze, jak powstaje i jaki wpływ ma bezpośrednio na naszą okolicę. No i wreszcie rozmowa o jedzeniu, o gotowaniu jest również rozmową o równości płci, dlatego że to jest szansa, żeby pokazać, że gotowanie jest dla wszystkich, że gotowanie jest zwyczajnie fajne i można to robić razem, można się uzupełniać. Takie wydarzenia jak Międzynarodowy Dzień Żywności są na liście UNESCO i chociażby szkoły stowarzyszone UNESCO, których mamy w Polsce również dużo, w takich dniach biorą udział i organizują z tego tytułu różne wydarzenia, więc zachęcam też Państwa, żeby tym tematem się zainteresować, skorzystać z materiałów, które proponują i wykorzystać je w swojej codziennej pracy. możemy przejść do kolejnego punktu, a więc równości płci jako takiej. Ona nam się przejawia w wszystkich niemal obszarach, bo ten problem nierówności, z którym mamy ciągle do czynienia, dotyczy różnych aspektów naszego życia, więc celem było osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt. Ciągle mamy do czynienia z wysokim poziomem przestępczości wobec kobiet. W związku z pandemią ten poziom wręcz się podniósł i tym większe jest ryzyko wystąpienia przemocy wobec kobiet, która najczęściej występuje w rodzinie i jest to przemoc ze strony partnera. Tym większe jest ryzyko, im słabsza jest nasza pozycja ekonomiczna, dostęp do usług wsparcia społecznego, a też takie uwarunkowania kulturowe i obawa przed pewnymi problemami, jeśli ten temat przemocy, z jaką się spotykamy z domu, wyniesiemy. Okazuje się, że prawie 740 milionów kobiet doświadczyło przemocy seksualnej co najmniej raz od 15 roku życia od swojego partnera intymnego, więc jest to liczba porażająca. Ważnym aspektem, jeżeli chodzi o równość płci, są wreszcie małżeństwa dzieci, których odsetek znów w związku z pandemią, z brakiem środków do życia, z brakiem możliwości wysyłania dziewczynek do szkół wzrósł. Nasilił się też problem nieodpłatnej pracy kobiet, które ciągle wykonują około 2,5 raza więcej zajęć domowych niż mężczyźni. I te prace są ciągle nieopłacane i w żaden sposób nie są następnie odzwierciedlane w chociażby ich wynagrodzeniach, kiedy przechodzą na emeryturę, nie są uwzględniane w żadnych tego typu świadczeniach. No i wreszcie problem małej obecności kobiet w ciałach decyzyjnych, który jest na tyle kłopotliwy, że im więcej kobiet w tych ciałach decyzyjnych, w parlamentach krajowych, lokalnych, w zarządach firm i fundacji jest, tym większa jest szansa, że problematyka kobieca, problematyka równości płci się pojawi, a powinna się pojawiać, dlatego że jest to temat, choć często jest traktowany jako, kobiety są traktowane jako jedna z mniejszości, to tak naprawdę jesteśmy większością, bo kobiet generalnie w populacji jest nieco więcej niż mężczyzn. I kolejny cel dotyczący problemu nierówności, które też pogłębiają się i zauważamy to również w związku z pandemią, ale też z konfliktami zbrojnymi, z jakimi mamy do czynienia, ze zmianami klimatycznymi, bo zwyczajnie część regionów świata staje się coraz trudniejszymi miejscami do przetrwania. Stąd rosnąca i drastycznie rosnąca liczba uchodźców, rosnąca skala nierówności. W czasie pandemii najbogatsi tego świata znacząco się wzbogacili, często podwoili swoje majątki, natomiast osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji, jak już wspominałam na przykładzie tych młodych ludzi i kobiet, ich sytuacja uległa dodatkowemu pogorszeniu ze względu na niestabilność ich zatrudnienia, na te niesprawiedliwości w polityce zatrudnienia. Mamy na kolejnym slajdzie wykres dotyczący liczby uchodźców i proszę zauważyć, że w skali świata ta liczba uchodźców między 2010 a 2020 rokiem podwoiła się. To jest ogromna zmiana. Ona oczywiście wygląda różnie w różnych regionach, natomiast w tych regionach, gdzie współczynniki ubóstwa, problemy z głodem są największe, tam też problem uchodźstwa jest najistotniejszy, najbardziej palący i tam najwięcej działań jest potrzebnych. Szanse natomiast na szybkie rozwiązanie tego problemu są w zasadzie żadne, dlatego że ten problem ciągle się powiększa i to, czy uda nam się choćby go zahamować, w dużej mierze zależy od tego, czy uda nam się skutecznie zadziałać w kolejnych obszarach, a więc klimat i powstrzymanie zmian klimatycznych, którego dotyczy kolejny slajd. I tutaj podstawowym zadaniem, jakie mamy do wykonania, jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Mieliśmy porozumienie paryskie z 2015 roku, mamy kolejne umowy, porozumienia, które nie do końca są realizowane, dlatego że często stoją w sprzeczności ze współczynnikami wzrostu ekonomicznego całych państw czy regionów. Natomiast jest to problem o tyle palący, że jeśli nie powstrzymamy nadprodukcji, w zasadzie nie zatrzymamy produkcji gazów cieplarnianych i ten poziom wzrostu temperatury światowej przekroczy to słynne 2%, to procesy związane ze zmianami klimatu będą dla nas najzwyczajniej w świecie katastroficzne. Więc w tym momencie podejmowane są liczne działania, inwestowane są duże środki w tym celu. Pandemia akurat paradoksalnie w tym punkcie była takim momentem, kiedy ten poziom emisji spadł, ale był to spadek chwilowy, szybko go wyrównaliśmy, a nawet przekroczyliśmy. I wreszcie pokój i sprawiedliwość na świecie, którą omawia kolejny slajd. I to jest cel, który dotyczy pokoju, dotyczy społeczeństw inkluzywnych i zapewnienie wszystkim ludziom równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. I tu znów pandemia sprawiła, że osiągnięcia, które mieliśmy w tym obszarze naszego życia, zostały w dużej mierze zaprzepaszczone. Wzrósł poziom handlu ludźmi i handel ludźmi dotyczy w dużej mierze również dzieci. I w przypadku dziewcząt wysoki odsetek, bo to jest 72% dziewcząt jest sprzedawana i następnie wykorzystywana. 72% z tych dziewcząt, które są ofiarami handlu ludźmi, są wykorzystywane jako pracownice seksualne. To jest obszar, gdzie niewątpliwie mamy mnóstwo do zrobienia i który jest ściśle powiązany z problemem ubóstwa, z problemem głodu, z tym, że dzieci stają się po prostu balastem. Temat wojny i praw człowieka, ludzi dotkniętych problemem wojny, który, jak widzimy teraz, też bardzo mocno wiąże się z problematyką wolności mediów, a także internetu i kompetencji cyfrowych. Pozornie niezwiązane ze sobą tematy, ale teraz widzimy, w jaki sposób również prowadzona jest ta wojna, w jaki sposób w ramach różnych działań w sieci, szerzenia fake newsów, budowane są napięcia pomiędzy ludźmi, destabilizowane są państwa, stąd szalenie istotnym wątkiem są kompetencje cyfrowe, nad którymi również powinna pracować szkoła. Mamy następny slajd, który pokazuje poziom dostępności do internetu w roku 2019. I tutaj różnice są ogromne. Tylko musimy pamiętać, że o ile ten internet ma być tym takim medium demokratyzującym, które zwiększa szanse, zostawiając już wątek tego, na ile to rzeczywiście tak działa, to jest jednocześnie właśnie źródłem tych zagrożeń związanych z szerzeniem fake newsów i nie powinniśmy zapominać o tym, że nie wystarczy dać dzieciakom chociażby dostęp do internetu, trzeba jeszcze je nauczyć z tegoż internetu sprawnie korzystać. Możemy przejść do następnego slajdu, już będę kończyć. Bo co może zrobić szkoła i dlaczego? Przede wszystkim uwrażliwiać na nierówności, chociażby ze względu na płeć, która nam tak mocno we wszystkich tych wymiarach wybrzmiewa. W naszej dzisiejszej sytuacji na problematykę migracji, uchodźstwa, wyjaśnianie źródeł tego zjawiska i pokazywanie też jego dobrych stron, tego jak możemy się razem ze sobą uczyć, to promowanie diety zrównoważonej, o którym mówiłam nieco dłużej w środku swojego wystąpienia i do czego bardzo zachęcam. No i wreszcie ta edukacja medialna, na której kończyłam, która jest polem, na którym trzeba działać jak najbardziej pilnie, bo dotyczy wszystkich tych obszarów. Przepraszam, bo przeciągnęłam. Bardzo Państwu dziękuję. Oddaję głos Pani Justynie. Serdecznie dziękuję Pani Katarzyno. Ja przepraszam też, że tak w pewnym momencie napisałam o tym czasie i wiem, że tu wywarłam presję czasu, ale wydaje mi się, że naprawdę dużo tematów udało się pokryć i dużo informacji przekazać. Ja dziękuję za przedstawienie takiego globalnego wymiaru tych celów zrównoważonego rozwoju. No i też to, jak podkreśliła Pani, jaką wagę ma też edukacja w zmianie na lepsze i w realizacji tych celów. Na pewno na temat tego, co może zrobić szkoła, można by jeszcze dużo powiedzieć. Ja na razie ze względu na to, że mamy jakiś ograniczony czas i nie chciałabym też go jeszcze bardziej wydłużać, to tutaj miałam jeszcze takie pytanie do Państwa, ale chyba też na razie je odpuszczę, może prześlę jeszcze je mailowo i będą mogli Państwo się podzielić z nami na przykład na rzecz których celów zrównoważonego rozwoju uważają Państwo, że łatwiej lub chętniej odpowiadaliby Państwo w klasie ze swoją młodzieżą. Przygotowałam takie menti, które też prześlę mailowo i będzie można się tam wypowiedzieć. Ja później wykorzystam te wyniki do kroku kolejnego w wyzwaniu. A teraz chciałam powiedzieć kilka informacji na temat właśnie tego wyzwania marcowego, ponieważ zależało nam na tym, żeby Państwa wprowadzić właśnie w tematykę celów zrównoważonego rozwoju. I był to ten pierwszy krok w wyzwaniu, który miał na celu właśnie takie pogłębienie wiedzy na ten temat i umożliwienie Państwu też posiadania takich dodatkowych informacji, ale też właśnie dodatkowych źródeł wiedzy. I to jeszcze nie powiedziałam przy Pani Katarzynie, ale tam było pytanie właśnie o te dane, które pojawiają się podczas prezentacji, więc może uda nam się jeszcze dla Państwa zebrać kilka takich najcenniejszych stron internetowych, gdzie takie aktualne dane się znajdują. Widziałam, że Pani Katarzyna się odblokowała, może... Tak, jak najbardziej. Aha. Ja podeślę, więc przekażę Pani Justynie, to Pani Justyna przekaże. Okay? Dobrze, dziękujemy bardzo. I właśnie takim początkiem tego wyzwania miało być wzmocnienie Państwa wiedzy na ten temat, natomiast dla uczniów, uczennic przygotowałam już padlety, które będą taką przestrzenią, gdzie mogą wpisywać różne odpowiedzi, swoje refleksje i rezultaty pracy na zajęciach. Teraz na początku, w pierwszym kroku zapytałam młodzieży, jaka według nich jest osoba, która może zmieniać świat na bardziej sprawiedliwy. Te odpowiedzi powoli już wpływają na Padlet. Jeszcze zaproponowałam dla Państwa taki krótki film, który można przekazać uczniom i uczennicom na temat celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ wszystko to, co się pojawiło tutaj, to jest taka wiedza dla Państwa, to jest poziom dla nauczycieli i nauczycielek i też takie informacje, które są kierowane do Państwa. Natomiast z uczniami, uczennicami zachęcamy, żeby podejść w wyzwaniu do tematu celów zrównoważonego rozwoju poprzez poznawanie historii aktywistów, aktywistek z różnym takim tłem, czy to bardziej humanistycznym, czy może naukowców właśnie. Poznanie historii, jak realizują cele zrównoważonego rozwoju poprzez działanie na rzecz swojej społeczności czy środowiska lokalnego. Dlatego w drugim kroku, który rozpocznie się 2 marca, będziemy zachęcali Państwa do przeprowadzenia takich zajęć na bazie dostarczonego przez nas materiału. To będzie takie domino, gdzie trzeba będzie dopasować zdjęcie do historii właśnie danej osoby. Aha, rozumiem, bo ten film, który przesłałam, faktycznie on ma polskie tłumaczenie tylko w postaci napisów. Ja jeszcze zobaczę, czy mamy może coś dla młodszych klas i podeślę Państwu, tak żeby można jeszcze było z młodszymi uczniami, uczennicami troszeczkę porozmawiać na ten temat. I właśnie w drugim kroku będziemy zachęcali, żeby przyjrzeć się celom tak ogólnie, z młodzieżą, będzie też jakieś krótkie zadanie na Padlet i tutaj wpisałam datę 8 marca, ponieważ ten tydzień właśnie obejmuje Dzień Kobiet i do naszego materiału dodamy właśnie takie sugestie, jak mówić o równości płci, o Dniu Kobiet, również w perspektywie tych celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ wiele osób spośród tych, które przedstawimy, które działają na rzecz społeczności, realizują te cele, to są właśnie kobiety. I chcieliśmy zaproponować, żeby w tym roku Państwo obchodzili właśnie Dzień Kobiet przez takie herstorie, takie historie kobiet, które zmieniają świat na lepsze. I tutaj wszystkie takie informacje na temat tego kroku pojawią się właśnie w tym mailu 7 marca, ponieważ to, czego nie powiedziałam na początku, a powinnam i chyba nawet nie przedstawiałam się na początku, więc troszeczkę mnie też ta presja czasu dotknęła, ale to tylko jeszcze tutaj podkreślę, że co tydzień wysyłamy do Państwa taką wiadomość co poniedziałek. Tam jest całkowity opis danego kroku i mają Państwo cały tydzień na zrealizowanie właśnie zadania, które w tym mailu do Państwa przychodzi. Więc w pierwszym kroku to był udział w tym webinarze. W drugim kroku to będą zajęcia na podstawie materiału, które dostarczymy. W trzecim kroku też dostarczymy materiał, ale tam już skupimy się, zaproponujemy Państwu do wyboru jeden cel i w materiale otrzymają Państwo krótką informację na temat celu i też taką propozycję do tego, żeby przyjrzeć się, jak ten cel wygląda lokalnie w szkole, jak widzą go uczniowie i uczennice, no i na Padlecie wtedy trzeba będzie podzielić się rezultatem takich zajęć i to będzie zadanie pomiędzy 14 a 18 marca. To też Państwo dostali taką ulotkę, można powiedzieć, z tymi wszystkimi krokami. Ja również zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, a są na tym spotkaniu albo na Facebooku, żeby Państwo dołączyli do nas i ja właśnie wtedy wszystkie te informacje prześlę zebrane w jednym miejscu. W czwartym kroku, takim już kończącym wyzwanie, bo to są 4 kroki, 4 tygodnie, w czwartym kroku zachęcamy do tego, żeby podjąć jakąś małą inicjatywę na rzecz wybranego celu zrównoważonego rozwoju i pierwsze takie plany na temat, co można zrobić właśnie w tym 4. kroku, już będzie można sobie powoli planować tydzień wcześniej. My dostarczymy Państwu różne inspiracje, podpowiedzi, tak żeby to było zadanie ułatwione. Tak jak Pani Katarzyna mówiła, takimi inicjatywami i takim ważnym aspektem realizacji celów jest edukacja, dlatego inicjatywą mogą być wszelkie wystawy i akcje informacyjne, które będą zwiększały wiedzę na temat wybranego celu pośród innych uczniów i uczennic, a może zrealizują Państwo jakąś akcję, która włącza jedzenie. Tak jak mówiła Pani Katarzyna, to jest taki temat, który wszystkich przeciąga, a na jego bazie można mówić o różnych celach zrównoważonego rozwoju, na przykład o zmianie klimatu. I zależy nam bardzo na tym, żeby Państwa uczniowie i uczennice podzielili się rezultatem takich zadań, takich działań na Padlecie. To może być jakieś jedno zdjęcie, to może być link do czegoś, co młodzież opublikowała w internecie. Na pewno bardzo fajnym takim zakończeniem i też może wzmacniającym, podnoszącym na duchu byłoby stworzenie na koniec przez nas takiego materiału, który zbierałby Państwa pracę, pokazywał, jak młodzież pracuje na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, dlatego zachęcam do tego, żeby na Padlecie dzielić się rezultatami właśnie pracy Państwa i młodzieży i dzielić się najmniejszymi działaniami, które na rzecz celów Państwu uda się zrealizować. Za realizację wszystkich 4 kroków Państwa klasa, grupa i też Państwo otrzymają zaświadczenie i dyplom, tak żeby docenić Państwa 4 kroki na rzecz sprawiedliwszego świata. Tak jak mówiłam, działamy na Padlecie, działają Państwo uczniowie i uczennice, ponieważ Państwo komunikują się z nami za pomocą maila, a ja już stworzyłam dla każdej klasy i grupy kolumnę na Padlecie i tam można spokojnie właśnie umieszczać wcale niedługie, ale po prostu jakieś takie zwięzłe odpowiedzi, refleksje i rezultaty pracy Państwa grup i klas. I to właśnie w 4 krokach tak wygląda to wyzwanie. Chciałam też zapytać Państwa, czy może jakieś takie pytania, wątpliwości nasuwają się na tę chwilę i dotyczą właśnie przebiegu tej naszej inicjatywy. Ja jeszcze tylko spojrzę, czy coś się pojawiło na Facebooku, ale nie widzę. Jeżeli są jakieś wątpliwości, pytania, to jeszcze teraz jest na to minutka. A jak nie, to zawsze można, nie teraz, to można do mnie napisać później. Justyna Zamoida, ja tam jestem w mailach, więc można spokojnie odnaleźć mój adres i do mnie napisać. Ja będę Państwa starała się wspierać w realizacji tych 4 kroków. I tak jak Pani Katarzyna mówiła, że to jest ten niełatwy temat, jak widać sporo rzeczy no, troszkę się zatrzymało w postępach, czy nawet cofnęło, przynajmniej przez pandemię, to mam nadzieję, że to wyzwanie, takie wspólne działanie i może też trochę takie poczucie wspólnoty, które się stworzy na Padlecie, pomoże nam wszystkim poczuć się trochę tak właśnie silniej i bardziej pozytywnie w tym budowaniu chociaż odrobinkę sprawiedliwszego świata. Ja dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie i za to, że byli Państwo z nami w piątek, późniejszym popołudniem i od siebie Państwu i też Pani Katarzynie wszystkim nam życzę spokojnego weekendu, mam nadzieję bardziej pozytywnego, takiego, który faktycznie daje nadzieję na taki sprawiedliwszy świat. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru wszystkim. Dziękujemy.